No i co ja teraz mam zrobić? No bo tych gwiazd doszło przez godzinę, nie? Mogę śpiewać. Ktoś był na Cold Dive we Wrocławiu w tamtym roku? Pamiętacie, jak się spił na imprezie, Paul? Straszne było, dobra. No co tutaj jest... Już wiedzieli, że w tym wieku człowiek powinien... To już nie prowadzę, muszę prowadzić po pijanym. Ja prowadzę po pijanym jakiś czas prezentację. Okej. Słuchajcie. To już jest trochę czasu mija, odkąd ja się zacząłem bawić prezentacjami i... Dobrze, że rzeczy się zdarzyły po drodze. Więc ja tym chciałbym teraz, taką mam zasadę od jakiegoś czasu, że podpisuję taki cichy kontrakt ze słuchaczami. Ponieważ wiele razy usłyszałem, że obrażam ludzi w czasie prezentacji. I to nie jest tak, że ja nie lubię ludzi. Nie przepadam. Nie lubię to za duże słowo. Chciałbym się z wami umówić, że moim intencją nie jest to, żeby was obrazić. Ja po prostu taki jestem. Tak się urodziłem. Na pewno jak się urodziłem, to pierwsze słowo, które powiedziałem, to było słowo na K. I dlaczego tak zimno? Wszystkie żarty, które będą tutaj improwizowane, nie były testowane na zwierzętach. Nie pominąłem żadnych mniejszości. Staram się jak mogę. No nie ma sensu mnie cezerować, bo jestem strasznie pyskaty, więc tak powiem swoje. Dobra? Jak się zgadzacie, to zostańcie. Nie, z jednej pizzy się już nie chcę ruszać. Dobra. O czym będzie prezentacja? Poprzednia prezentacja była bardzo tak optymistyczna, napawająca, aż mi się zachciało usiąść i kodować, powiem ci szczerze. Rzadko mi się to zdarzy, ostatni kryzys przechodzi twórczy. A ta będzie depresyjna i ona była testowana już kilka razy, ale oficjalna pierwsza wersja była testowana na moich kolegach z mojej poprzedniej firmy. Oni powiedzieli, Jarek, po tej prezentacji to się tak czuję, że jakbym wbiegł do Mordoru i zatrzasnęli tam drzwi. I o tym to będzie, o Mordorze, który ja przeżyłem przez poprzednie 4 lata i chciałbym się z wami podzielić. To był Mordor... pójdziemy zaraz w szczegóły, o co chodzi. Będzie o tej DM-ie. Koledzy, którzy oglądali tę prezentację pierwszy raz, kazali mi wyrzucić Assemblera i C++a. Ja dałem radę, wyrzuciłem, ale 3 kawałki w C++ się zostały, Assemblera nie będzie, obiecuję. Ale bardzo bym chciał. Będzie o 4 miejscach apokalipsy, którzy mieszkają w maszynie wirtualnej. Nie wiem, czy wiecie, instalując maszynę wirtualną, za każdym razem instalujecie miejsców apokalipsy 4. I w zależności od tego, co robicie, oni się objawiają. Mają do siebie, że objawiają się najczęściej na produkcji. O 4 nad ranem. I ta historia będzie o tych miejscach, którzy wyskakują z maszyny wirtualnej. Kto tu jest ze świata JVM-a? Nie pytam JavaScala JVM. Słabo. Mogłoby zrobić więcej. To jest technologia, która przeszła. Skala w przyszłym roku. Assembler? Wiesz co, biorąc pod uwagę, jakiego fajnego assemblera w Java generuje, tak naprawdę, że JVM pod spodem, to nie wiem, czy jest się w tym przejmować. Szczerze, zacząłem się uczyć bardzo nie temu. Fajną książkę. Możemy pogadać, jak mi dacie wyszukiwa, pogadam o assemblerze. I pamięci transakcyjnej. Ostatni komik. Dobra, spokojnie. To jest ten gap. Nie zawsze testuję go. Nie przepadam za testowanie kodu, ponieważ to pozbawia mnie. Jak testujesz kod, to potem nikt do ciebie nie dzwoni. I czujesz się taki samotny. I ja nie testuję kodu, ponieważ wiedziałem, że jedynymi warunkami do testowania kodu jest produkcja. Uwaga, zachęcam was do sprawdzenia rzeczy. Ponieważ dzięki tym padom na produkcji, którym przeżyłem, nauczyłem się tyle na temat maszyny wirtualnej Java i systemu operacyjnego, że nigdy bym się nie nauczył pisząc te wszystkie i tak dalej. Dobra. Słuchajcie, ja w tym roku obiecałem mojej żonie, że więcej na prezentacjach nie będę mówił, że jestem stary, ale tylko żony nie ma, więc mogę. W tym roku mam 40. Kto idzie na JDD w tym roku? Do Krakowa. Będzie taka impreza. Konferencja będzie fajna, ale moje 40 urodziny są dzień po JDD, więc przygotujcie się. Ja w związku z tym, że już odchodzę, zbieram się powoli, zaczynam się pakować, to mam do was taką prośbę, że jak będziecie mnie kiedyś odwiedzać, jak już będę leżał pod ziemią, przyjdziecie kiedyś, odwiedzicie człowieka, to sprawdźcie, czy żona zrobiła mi takie epitafie. Bo ja już sobie napisałem epitafie. Dobra? Jestem wyznawcą kościoła JVM. Bardzo mocno tego wierzę. Im głębiej w niego patrzę, tym bardziej mi się wydaje, że gdyby Bóg miał JVM-a podczas konstrukcji świata, to weszło mu lepiej.
Dużo czasu w związku z tym, że już jestem stary, spędzam z kodem odziedziczonym. No i pracuję. Tak, możemy zrobić pracę na co. Dobra, słuchajcie. Koniec bzdur, jedziemy z kwestii. Dla kogo będzie ta prezentacja? Żebyście mieli jeszcze tą szansę wyjść. To jest ostatnia szansa. Potem tam panie zamkną drzwi. Celem tej prezentacji jest pokazanie wam technik, których nie będziecie na co dzień używać. Ja was proszę, nie dzwońcie. OK? Nie, bo Jarek na prezentacji powiedział. Słuchajcie, ja różne rzeczy mówię na prezentacji. To są techniki, do których myślę, że będziecie się odwoływać w sytuacjach krytycznych i ostatecznych. Jak już Hibernate ze Springiem nie dadzą rady, to trzeba będzie popatrzeć na te techniki i spróbować je zastosować. Ten materiał też zakłada, że na co dzień nie grzebiecie w JVM-ie i nie rozpoczynacie dnia z nerwowym sklonowaniem OpenJDK. Ja przychodzę do pracy, pierwsze to zrobię HG Updates, nie? Mercuriale mają i sprawdzam, jakie nowe częściowo się pojawiły w OpenJDK. I na co dzień nie siedzicie w systemie operacyjnym, zwanym szczególnie Linux. Zakładam, ja to zakładam. Więc jeśli ktoś powie, o, to była prezentacja za prosta, no to znaczy, że nie przeczytał tego zdania. Te rzeczy, które wam pokażę, mogą trwale odmienić wasze postrzeganie programowania. I rzeczywiście wrócić do Assemblera. Pomyślicie, cholera, co ta Java robi? Bez sensu, no? Dlaczego nie piszemy w Assemblerze? Więc jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z JVM, ja nie mówię z Java, to możesz być programistą Java od 10 lat. Ale możesz nie wiedzieć, co się pod spodem dzieje. Kto z was wie o tym, witamy kolegę, kto z was wie o tym, że maszyna wirtualna pod spodem generuje assembler w locie? Ja o tym wiesz. A kto wie o tym, że on może w pewnym momencie stwierdzić, że wygenerować jedny kod i wygenerować go jeszcze raz? Dobra, będziemy mieli z kim pić. Jeżeli masz za sobą już jakieś przygody z JVM na produkcji, to będziesz świadomy tego, że to co wam opowiem, to będą takie momenty, no wiem, byłem tam. Byłem, nie chcę tego zobaczyć. Jeśli chcesz, jakie było założenie tej prezentacji? Właśnie. Zamierzenie tej prezentacji było wam pokazać, że jest JVM i nie wiem, czy zauważyliście, ten JVM działa na systemie operacyjnym. Programiści Java przez te 40 poziomów abstrakcji, zwane przez mojego kolegę poziomami inicjacji, zapominają o tym, że jest jeszcze system operacyjny. Tak kodują, jakby systemu operacyjnego nie było. Więc ja bym chciał uświadomić, że jest system operacyjny, to co was uczyli na uczelniach, to nie są bzdury, tylko że wam wykładowców mieliście słabych, jeśli nie zwróciliście na to uwagi. Opowieść będzie, bo to będzie troszeczkę bazująca opowieść na prawdziwych faktach, może padną nazwiska, odwołania do kodu źródłowego, numery linii kodu, postaram się. Opowieść będzie dotyczyła OpenJDK 8 i systemu operacyjnego Linux. I to wszystko, co tutaj powiem, może na pewno będzie prawdą w sytuacji, kiedy będziecie na OpenJDK 8 w Linuxie, ale niekoniecznie może być prawdą, jeśli będziecie na jakimkolwiek JDK i na jakimkolwiek innym systemie operacyjnym. Niekoniecznie to będzie. Dobra, słuchajcie, opowieść. Siądźcie sobie wygodnie. Pokażę wam ładny obrazek. Kraków. No i tak będziemy przez godzinę. To było jakiś czas temu. Wydaje mi się, że już minęło 2 lata, chociaż ciągle się budzę. I myślę, kurde, to było wczoraj. Pewnego zimowego wieczoru mieliśmy już z kolegami wychodzić z firmy. Wrócić do domu, do rodzin. Przytulić kogoś, kto nie ma gazetę kolektora. Nie rzucać nam pointerem na hasło jest obiad. I już mieliśmy wychodzić, już byłem spakowany, kolega też, już rozmawialiśmy, że może jeszcze kogoś zaskoczymy na piwko. Kiedy nagle stało się to? Macie tak? Ja nie wiem, czemu systemy zawsze eksplodują, jak wy wychodzicie z pracy albo w święta. Ja mam wrażenie, że to jest sztuczna inteligencja, która czeka, o, już wstał. Więc parafrazując, miałem nie przeklinać, wybuchło. Użycie dowolnego słowa. To jest nasza serwerownia we Frankfurcie wtedy. To, co tutaj, że tak powiem, grzebło, to jest Oracle. Dobra? A tu się jarają nasze frontendy. Na Libosie. W czwórce. Ostatniej stabilnej wersji Libosa. Zaplanowanej.
Słucham? Zbrandowana. Autorska. Mieliśmy autorskie security. I nie tylko security. Mieliśmy własnego transaction managera. Z czego byśmy nie mieli własnego. No i to w związku z tym, że ja jestem wolny, a kolega jeszcze wolniejszy, to wszyscy zdążyli do windy, a myśmy jeszcze się pakowali. Przyszedł człowiek, który był odpowiedzialny za data center i za zadowolenie klientów. Mówi, słuchajcie, Frankfurt się pali, zostańcie. A myśmy tak, no, co to się stało? No tam dokumenty się nie zapisują na file systemie. Z pół godzinki, no, wrócimy do domu, piszemy sobie na godzinę. Będzie ok. I wszystko by było ok, gdyby nie skończyło się o 4.03, kiedy nadzieja opuściła biuro. I z drogą sądy i wskoczył poprzez okno, kiedy mój kumpel szepnął mi w ramię. Za chwilę będzie technicznie, ale to musi być nostalgicznie. Mówi, stary, ściągamy JTK. I ja sobie pomyślałem, człowieku, jest 4.03. Co ty chcesz ściągać? Ale ściągnęliśmy to JTK. Jak już ściągnęliśmy to JTK i to JTK leżało na moim dysku, mówię, kurczę, człowieku, Tomku, mogę użyć. Ci, co wiedzą, to wiedzą, który Tomek. No i co teraz? No to teraz będzie magia. No i zaczęliśmy dłubać. Zainstalowaliśmy odpowiednie narzędzia, o których zaraz wam powiem. Zaczęliśmy grzebać w kodzie źródłowym JTK. Okazało się, że tego C++a da się czytać. Co ciekawe, ze zrozumieniem. O czwartej to i tak, sukces. I znaleźliśmy problem. Timeout na NFS-ie, który Java zawijała pod spodem. No po prostu użyliwie wyjątek w C++ i w kodzie JTK. Zawinięte, niezalogowane, ze słowem to do. I wtedy no, obraziłem matki twórców tego kodu, ale po godzinie nie znam tych osób. I to jest ten moment, kiedy ja poczułem, że kurde, warto by było się z tym JTK zapoznać. No i tak się zaczęła ta przygoda. Co jest ważne, jeżeli chcecie pójść tą ścieżką, a to jest ścieżka, która spowoduje, że życie wasze będzie ciekawsze, będą was zapraszać, żebyście opowiedzieli takie historie, poczęstują was pizzą, wynajmą fajny hotel, to będzie jakaś taka rekompensata za to, co się stało. Bo ja jeszcze opowiadam o tych historiach. Jeżeli chcecie pójść tą drogą, nie mam nadzieję, że kogoś nawrócę, że przestanie pisać na formatki. Cholera jasna, ile w życiu można w formatach HTML napisać? Ludzie, mam wrażenie, że ja mam przy biurku tak nożem, każdą formatkę oznaczam. Kurna, jeszcze 40 do emerytury. Tu branża ma 60 lat, formatek HTML, żeśmy nie opanowali, jak pisać. Jeżeli macie pójść tą drogą i zanim wejdziecie w tę ścieżkę, ja wam zacznę pokazywać szczegóły, to ja wam powiem, słuchajcie, zalogujcie się na system produkcyjny i naprawcie, nie? Zróbcie coś. To się upewnijcie, że macie te narzędzia. To jest absolutne minimum. Nie macie tych narzędzi, odmawiacie współpracy. Okej? Okay? Nie macie ich zainstalowanych, nie debugujecie, nie sprawdzacie, strata czasu, idzie się do domu. Ciekawe pytanie, czy one działają w user levelu, czy co serwera? Wiesz co, część z nich działa w user levelu. Część narzędzi, na przykład SysStatAlways, działa w user levelu. S-Trace, żeby podpiąć się do procesu i zobaczyć, jakie wywołania kernela robi, trzeba to zrobić z roota. Ale pamiętaj, jeżeli jest pożar na produkcji, to jest też zajebiste. Bycie człowiekiem od pożarów, wszystko ci pomoże. Słuchaj, jesteś jak Leon Zawodowiec. Jak to mi Jones ścigamy. Chcesz ruta, damy ci ruta. Chcesz wjazd na nasze routery brzegowe? Damy ci wjazd na nasze routery brzegowe. Nawet nasi admini mają takiego dostępu, wy macie. To jest jeszcze fajniejsze w takich sytuacjach. No właśnie. To jest ten moment, że jak pożar ogaśnie, nie? I tam ludzie się poobrażają na tych kolach, że ktoś kogoś nie dopilnował, wie już na statusie Ironmana, nie? Avengersów, siedzicie wylozowani przez tak podobno. Myślę, kurde, tylko wszyscy nie przypomnieli, żeby nam zabrali ten dostęp. No ale nie zabierają, bo ci ludzie jednak są inteligentni. I oni wiedzą, że ten pożar wcześniej czy później znowu się wydarzy. To po co znowu łamać, generować nowe hasła dla nas? Dobra. Słuchajcie, czas mija, a tu zero było na temat JVM. Co nas uratowało wtedy, te kilka miesięcy temu? Magiczne polecenie SAR, magiczne polecenie Estes. Magiczne polecenie SAR w Linuxie zwraca wam ogólne statystyki
systemu. Pamięć, procesor, loki, gniazda sieciowe, file system i tak dalej. To polecenie pokazało nam, jak bardzo dużo operacji wykonywanych jest na dyskach. I nagle zobaczyliśmy, że cały ruch skupia się na jednym małym serwerze NFS. Że tam wszystko po tym NFS-ie ładuje. No to okej, czyli mamy problem z IO. No ale co generuje ten problem z IO? No i mieliśmy JPOS-a podejrzanego jako pierwszego, ale nie wiedzieliśmy tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że nasza aplikacja była monolitem z 1,5 miliona linii kodu w Javie, napisaną przez pijanych programistów wieczorami. Po drodze jeszcze inne technologie tam narzucali, żeby było gorzej. To stwierdziliśmy, kurczę, sprawdźmy, co tak naprawdę ładuje po tym systemie. I wtedy pomogło nam polecenie S-Trace, które, co robi S-Trace? Pokazuje wam tak zwany system pole, czyli wszystkie polecenia, wszystkie instrukcje, które wasza aplikacja wydaje systemowi operacyjnemu. System operacyjny też jest aplikacją. Nie jest niczym specjalnym, nie jest niczym wyjątkowym. Jest aplikacją z troszeczkę większymi uprawnieniami. No? Taka żona. Też aplikacja, ale ma większe uprawnienia. I teraz to nam pozwoliło, magiczna opcja, jak pracujecie z Java, minus F ze stresem musi być. Java jest specyficzna z wielu powodów, więc musicie zrobić opcję minus F. Ja wam manuala nie będę czytał, wszyscy mają jego dostęp. Wyświetla wam wszystkie operacje, które wasza aplikacja żąda systemu operacyjnego. Co myśmy znaleźli? Że nasz system w ciągu sekundy otwiera i zamyka 40 tysięcy plików. Powiedzieliśmy 40 tysięcy operacji open, tak zwanych syscalli open, na ten konkretny stopacz. Przygwoździliśmy go o 4.03, o 4.05 napisaliśmy w kiedy poszliśmy do domu. Nie będziemy naprawiać, jak już znaleźliśmy. I to był straszny moment. Ja się powinien w tym momencie zatrzymać i powiedzieć, dobra, dość, wystarczy. Ale ja mam taką sobie niebezpieczną ciekawość, że jak mi pokażą nowe zabawki, mówię jeszcze i jeszcze. No i tak długi od kilku lat. Więc ostrzegam, jak tam wyjdziecie, to tam zostaniecie. Tam jest cudowne. Pracowałem i miałem różne akcje i byłem w różnych tych projektach poza firmą, gdzieś tam ludzie ściągali i nagle słyszałem, że o 4 nad ranem znalazłem uwagę. Fama idzie. Ja w pewnym momencie tak dużo czytam fantastyki, za dużo fantastyki czytam. Pomyślałem sobie, że te wszystkie problemy z JVM-em sprowadzają się do 4 kategorii. 4. Jest to apokalipsy, nie? Dobra, zacznijmy po kolei wszystkich. Pierwszy. Z pyłu sadzy i dymu pierwszy jeździ z siebie łoń, a jego imię najbardziej znienawidzona rzecz w Javie. Tak jest. Coś, co spowodowało sukces tego i jest jednocześnie morderstwem tego systemu. Garbage Collector. Ale nie będzie o Garbage Collectorze. Ponieważ wszystkie switche zostały opisane na Stack Overflow, nie wiem, czy zauważyliście, ludzie pasjami kombinują. Widziałem takie ścieżki odpalania Java, gdzie były włączone wszystkie switche Garbage Collectora, bo ktoś to przyczyna na Stack Overflow. I są niektóre switche, które się nawzajem negują, ale były włączone obydwa. Nie będzie o Garbage Collector, za dużo się o tym mówi. Ja jest przereklamowany. Wiecie, od kiedy jest Garbage Collector w językach? 56. Który język? Nic. Dziękujemy. Nie wiem, czy wiecie, ale Margaret Holt, który jest architektem głównym Java i Brian Getz, który jest człowiekiem odpowiedzialnym za Lambdę, za kilka jeszcze innych rzeczy, są byłymi programistami Lispa. Więc Java, przynajmniej jeśli chodzi o konstrukcję maszyny wirtualnej, ma sporo trudne nazwiska. O czym będzie? Jeśli nie odgrywa w szkole, to jest coś takiego, co nazywa się Allocation Wall. To pojęcie zostało wprowadzone gdzieś tam na jakiejś prezentacji, zobaczyłem przez Jilkina i Itzana, nie pomnę imię nazwiska, z Azure Systems. I to jest sytuacja, kiedy produkujecie taką ilość obiektów, że nie ma takich ustawień, nie ma takich switchy, żeby garbage collector dał radę. Dochodzi do takiego momentu, drodzy programiści J2E. Dobra. Przepraszam, ja też jestem byłym programistą obecnym, ciągle programistą J2E. Że produkujemy tak dużo obiektów, że ile byśmy nie ustawili, to garbage collector nie wydoli. Nie da rady. Przynajmniej przy tych obecnych algorytmach, które są zaimplementowane w maszynie wirtualnej.
Jedyne, co wam w tym momencie pozostaje, to alternatywne sposoby alokacji waszych danych, uwaga, danych, nie mówię obiektów, waszych danych w Java. Tak, żeby garbage collector czasami tam nie zaglądnął. Od wersji Java 5 jest magiczny, nieoficjalny, nikt o tym nie wie, ale wszyscy o tym rozmawiają na konferencjach, popiją. Kawałek kodu w Java, który pozwala wam zalokować pamięć po staremu, jak ze starych, dobrych czasów malokiem. Ale tak po prostu konkretnie dobry, porządny malok, o którym trzeba pamiętać, że trzeba go zwolnić. A jak zaczniecie pisać poza tym obszarem, to wasza Java zrobi kodem wam. Po staremu, jak stary, dobry program napisany w takiej spójrzce. I to się nazywa off-in memory. Ja to mam najpierw powiem, o pierwszym naszym miejscu, jak pani pokażę sobie. Ale pamiętajcie, nie dzwońcie, dobra? Zanim wpakujecie się w zarządzanie pamięcią samemu, tak wiecie, garbage collector spada i to jest moja pamięć, a więcej chcę z nią zrobić, nie zaglądaj, nie nudź mnie, nie wchodź tam. Musicie sprawdzić, czy rzeczywiście macie problem z allocation wall. Tak. Prezentacja będzie dostępna, ja nie będę tych switchy omawiał, co jest bardzo ważne. Dwa switche są odpalane przed GC i pod GC i po wywołaniu GC, więc musicie włączyć obydwa. I po każdym full GC on wam zrzuca histogram klas. Pokazuję wam, które klasy były na stosie. Stercie. Które były na stercie i jakie klasy były, obiekty klas były załadowane po GC. W tym momencie sobie szybciutko zobaczycie, że rzeczywiście jest tak, że jakieś specyficzne obiekty, na przykład com, tu nazwa firmy.user model, tak? Zajmują wam całą pamięć. Albo nie daj Boże tam tomcat.session, nie? Z reguły 90% kartu jest albo użytkownika po sesjach. Oprócz tego jest bardzo fajna rzecz, która wam może pomóc, to jest TLAP. Kto zna TLAP w Java? Co to jest? Java lokuje pamięć. No nie chodzi, jeszcze się zapomniał. Alokuje pamięć. Żeby zoptymalizować alokację pamięci, szczególnie, że teraz jesteśmy eksplozja tych korów, będziemy mieli coraz więcej potoków, coraz więcej korów, żeby to zoptymalizować, jest tak, że każdy wasz wątek dostaje malutki kawałeczek pamięci, tak zwany TLAP, i on sobie alokuje tam. To daje mu to, że nie musi się z innymi wątkami kłócić o dostęp. Nie ma jakiegoś lokowania podczas maloka i tak dalej, i tak dalej. Bo ma wyznaczony, wydzielony dla siebie fragment. Jeżeli sobie zrobicie print TLAP, to on wyświetli, który wątek jak bardzo naparza po waszej alokacji. Zobaczycie, będziecie mieli pierwszego podejrzanego. To jest fajna praca, bo się czujesz człowiek jak detektyw. O, ten wątek. Zaglądnijmy do niego. To mamy na stosie. Kto to pisał? Nie mam w pracy. To jest jedna rzecz. Oczywiście możecie użyć profilerów, ale powiedzmy sobie szczerze, kto na produkcji będzie w stanie odpalić Swinga? Nie macie tam takich narzędzi. Jesteście na produkcji, macie czarną konsolę przed sobą. Więc jedyne, co wam pozostaje, to przełączniki. Teraz jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jest takie historie chodzą, że garbage collector pauzuje waszą aplikację. Prawda? Prawda. Czy tylko garbage collector? To będzie, może zdąży później, jak nie, to przy piwie. Mam tutaj OpenJDK 9 ściągniętą wczorajszą, cieplutką skompilowaną, możemy posiedzieć. Jest coś takiego, że nie tylko garbage collector powoduje, że wasza aplikacja się zatrzymuje. Na przykład kompilacja kodu do kodu natywnego powoduje tak zwany stop the world. W momencie, kiedy wasz kod jest kompilowany do kodu natywnego w locie, aplikacja musi się zatrzymać, kod musi być skompilowany, muszą być stack frame'y podmienione z interpreted stack frames na compiled stack frames. Cała masa rzeczy musi się zdarzyć. I co jest bardzo ważne, zapamiętajcie sobie, bo tutaj będziecie wchodzić w ten świat, save pointy wam się będą śnić po nocach, są tak zwane save pointy. Ponieważ wszystkie wątki, Java ma to do siebie, że wątek może być zatrzymany w dwóch przypadkach. Na wyjściu z metody i na wyjściu z pętli. Więc w tym momencie, jeżeli Java mówi zatrzymaj świat, to są takie wątki, które są w połowie roboty. Nie? Coś robią. Albo są takie pętle, które mają 10 tysięcy elementów z kolekcji do przeskanowania. Coś robią. Więc Java musi poczekać, aż wszystkie wątki dotrą do tego momentu, aż wyjdą z metody albo wyjdą z pętli. To jest tak zwany save point.
Ale czy w tym czasie pozostałe wątki też... Te, które już zatrzymane? Tak, te, które już wyszły, czekają na tamtą resztę, która, że tak powiem, musi coś zrobić, żeby zatrzymać cały świat. Więc tak zwany czas dotarcia do safe pointu może być bardzo czasami duży. Jak sobie wypuścicie tą statystykę, print safe point statistics, to po zakończeniu maszyny wirtualnej, ona wam taką fajną tabelkę pokaże, że w czasie działania tej maszyny było tej safe point, tyle safe pointów, 30 było spowodowane garbage collectorem, 20 JIT-em, a na przykład 60 optymalizacją. Dostaniecie takie statystyki. No ale dobra. Załóżmy, że zrobiliśmy sobie, mamy ewidentny dowód, że jakiś kolega z półwyspu, tam wiecie gdzie, w pęki alokuje z tej linii. Teraz są dowcipni się. I teraz nie macie innego wyjścia, tak? Nie możecie do żołdu dołożyć RAM-u, nie możecie zrobić wielkiej kombinacji, bo już wszystkie switchy się włączyli. Jedyne co wam pozostaje to alokacja na pamięci. I teraz w Javie bezpośrednia alokacja pamięci, żeby garbage collector nie zaglądał, robi się na dwa sposoby. Albo grzecznie, po studencku. Allocate direct. I to jest oficjalne API. Okay? To nie odejdzie. To zostanie waszym JTK. Przy czym zauważcie, co to oficjalne API pisze. To jest Java Docker fragment. May result. Okay? Jak się uda, to zalokujemy na HIP-ie, a jak się nie uda, to zalokujemy gdzie się da. W Javie w ogóle jest pojęcie tak zwanego HIP-u, to jest tam, gdzie są wasze obiekty javowe, czyli tam, gdzie Java ma swój, JVM ma swój kod. No i problem jest też taki, że oprócz tego, że allocate direct nie daje gwarancji, gdzie zalokuje, to oprócz tego jest założony dodatkowymi sprawdzeniami, czekami, jest wolny. Ale jest dziura. Sam misk unsafe. Widzieliś to kiedyś w Star Trek'ie u was? Najczęściej podejrzewam w takim momentach jak park, nie? To jest wytrych w maszynie wirtualnej Java. Jak z każdym dobrym wytrychem, on jest wielofunkcyjny, wiele drzwi otwiera. Jest tam dostęp do waszego systemu operacyjnego. Bezpośrednio, pomijając praktycznie wszystko. Wołając metodę allocate memory, alokujecie pod spodem, zaraz wam udowodnię, pokażę wam kawałek kodu, co jest z OpenTK, alokujecie używając malloka. Z wszystkimi konsekwencjami. Okay. Co jest ważne i o co jest cała awantura od 2 tygodni w internetach, to jest to, że to jest nieoficjalne API i ono w każdym momencie może zniknąć. Więc panowie właśnie ogłosili, że w ramach Java 9 sprzątania unsafe odchodzi w niepamięć. O co chodzi? Co jest bardzo ważne? Macie w tym momencie kawałek pamięci, który wy zarządzacie, garbage collector tam nie ogląda, nie zagląda, możecie sobie tam cuda zrobić. Co jest ważne? To jest cholernie wolne. Alokacja malokiem jest cholernie wolna. Więc lepiej zalokować jeden duży kawałek i sobie samemu go pilnować, niż alokować malutkie kawałeczki za chwilkę. Jak bardzo jest to wolne, to jest taki człowiek, który moim zdaniem został spłodzony przez JVM-a, ale jest Sipilew, ktoś kojarzy Sipilewa, polecam, który policzył, że alokacja obiektów w Javie, czystą Javą, zajmuje 10 instrukcji procesora. Alokacja malokiem 50. Java jest naprawdę bardzo szybka. Jest 5-krotnie szybsze zrobienie new object niż zrobienie allocate memory na unsafe. Dlaczego nie będę was zanudzał? Prezentacje są linki, poczytacie sobie, a to trzeba dużo wypić. Proszę. Żeby wam udowodnić, że pod spodem tak jest, kawałek od JDK. To jest OpenJDK 8, C++, koszerny, czyściutny. Nie, naprawdę, szczerze wam powiem, ja nie jestem programistą C++, miałem przygody, ktoś mnie kilka razy zmusił. Potem to wymazałem z pamięci. Co jest fajne o OpenJDK, to jest to, że oni używają bardzo czystego, bardzo podstawowego C++. Żadnych tam STL-i, boostów, skomplikowanych. Bardzo czysty, taki korzenny C++, który jest dla przeciętnego zjadacza Java takiego jak ja, do ogarnięcia. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jakieś dodatkowe sprawdzenia, czy rozmiar nie jest większy, który chcemy zalokować od zera. Wrzucamy sobie Java exceptionem. A tutaj w tym momencie wołamy malloc. Bezczelnie w kodzie malloc. I teraz, coś na pocieszenie. Nawet programiści z Sana Jezorekla zostawiają zakomentowany kod. Więc nie przejmujcie się. Jak oni mogą, dlaczego my nie?
ciekawe, w związku z tym, że działa pod spodem używa zwykłego malloka, możecie sobie podmienić algorytm alokowania. Tak. Możecie podmienić funkcję malloc, robiąc coś takiego przed wywołaniem waszej Javy. I w tym momencie możecie zmienić inny algorytm alokowania. Po co? Na przykład Cassandra. Ktoś używa Cassandry? Dobra, tam z tyłu. No to chłopaki, jakbyście nie wiedzieli, Cassandra używa własnego alokatora, tak zwanego jmalloca, tego samego, którego używa memcache. To jest bardzo fajny algorytm alokacji, ponieważ on minimalizuje fragmentację stosu. I można podmienić i napisać własny autorski algorytm alokacji pamięci. Dlaczego? Dlaczego by nie? Niby poziom abstrakcji i insercji 40, ale my już możemy być na poziomie systemu operacyjnego. Oczywiście, jesteśmy programistami, jesteśmy z świata Java i tutaj słyszałem taki ciekawy żart, że ci od Java to frameworki robią. No więc my też mamy na to framework. Zamiast się bawić bezpośrednio malokiem, możecie użyć któryś z tych bibliotek. Bardzo fajna, Alexa Casco, Petera Lomleya i oficjalnie, przy tym to już chyba nie jest rozwijane, apaczowy projekt Apache Daily Memory. I teraz, jak się pojawiła Java 9 i chłopaki stwierdzili, wpadamy ze zmiotkami, sprzątamy, bo ktoś sobie przyszedł na ten moment w projekcie, że nawet w takich projektach trzeba posprzątać, to powiedzieli, usuwamy unsafe, bo on jest nieoficjalny, jest niebezpieczny, powoduje, może nam się włamać te Java w ten sposób, kordamy wylecą. I w tym momencie projekty open source powiedział, hola, 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 stop. Hej, my tego używamy. To był tutaj wystąpił klasyczny syndrom wybitego okna. Jak jeden projekt to zrobił, to wszyscy zaczęli to robić. Teraz, jeżeli w Java 9 to zrobią, włączą unsafe'a, to w tym momencie EchoCache, Hazelcast, InfiniSpan, Lucene, co oznacza także Elasticsearch i Solar, a także Cassandra przestają działać. Więc jest od dwóch tygodni straszne zamieszanie, żeby jednak przewinąć termin wydania Java 9 na później, żeby zrobić oficjalne API do unsafe'a i żeby wszyscy byli szczęśliwi, ponieważ cały świat Java jedzie na unsafe'ie. Trade-off spirit. Za coś. Coś za coś. W naszej branży jest zawsze coś za coś. Ktoś wam mówi, słuchaj, to jest nowy język i on ci dostarczy nieskończonych możliwości, to było moje pierwsze pytanie, ale co zepsuje? I tak samo jest tutaj. Kiedy? Kiedy się pakować w alokacji unsafe? Wtedy, kiedy macie do czynienia z gargantuicznymi, kurde, po piwie to wypowiedziałem, strukturami danych. Jeżeli musicie alokować gigabajty danych, i te gigabajty danych się nieczęsto zmieniają. Macie potężne słowniki danych w swoich aplikacjach. I byłem w takich aplikacjach, gdzie jak rozpasowaliśmy, czytaliśmy słowniki, to 2 gigahitu na pożegnaniu już nie było. Więc tylko i wyłącznie wtedy, kiedy te struktury się rzadko zmieniają, to są naprawdę bardzo duże. Ponieważ co? Ponieważ zapisując obiekt do takiej pamięci, musicie go serializować i deserializować. Więc to nie przychodzi za darmo. Zgadza się? Nie, no nie macie new object, macie byte array. Jedyne co możecie zapisać do tej pamięci, to jest byte array. Więc musicie wasz obiekt zamienić na byte array, żeby się go dało zapisać. Mówiłeś, że samo zaalokowanie zajmuje dużo czasu, tak. A zapis i odczyt... Piekielnie szybki. Niebezpiecznie, nieprzyjemnie szybki. Need for speed, JVM. Dobra. To już powiedziałem, że jest całe zamieszanie, tu są linki, oficjalna dokumentacja i prośba, w ogóle petycja projektów open source'owych, żeby unsafe'a nie usuwać. Możecie sobie poczytać chyba ten pierwszy link, to jest cała dyskusja na temat tego, dlaczego unsafe powinien zostać. Dobra, poradziliśmy sobie z pierwszym miejscem apokalipsy. Drugi. Zimę się dostąpiła i obiekty kiedy ziemi wypełzać począł, drugie jeździe się wyłanił i jego imię to... Operacje wejścia. Tak. Piszecie po dyskach, nie? Która porządna aplikacja czegoś nie pisze? Przynajmniej logi wypada na dysk. Nie, nic nie robi. Wiecie, jak działa IO w Linuxie? To jest sposób informatyczny. A ja nie. Jestem po chemii. Wiecie, u nas na chemii takie rzeczy na pierwszym roku robimy. Słuchajcie, jak działa IO w Linuxie? To jest bardzo ważne. Działa w ten sposób, że w momencie, kiedy wy robicie operację zapisz mi coś na dysku, to ten tak zwany IO request ląduje, uwaga, na kolejce. I on co na tej kolejce czeka?
Jak sterownik akurat nie jest w tym momencie zajęty, to weźmie to wasze żądanie, tak, otwarcia pliku, zapisania do pliku albo odczytania z czegoś pliku, weźmie to z tej kolejki, jak ma dobry dzień, to przekonwertuje to na jakieś instrukcje i każe waszemu urządzeniu to wam zwrócić. Co się dzieje tutaj? To jest wasza aplikacja. No to aplikacja jak ta aplikacja, jak żona wysyłająca mężczyznę zakupy, nóżka na nóżkę i czekamy. Przyjdzie? Czy pójdzie po fajki? Czeka. Wasza aplikacja w tym momencie czeka. Tutaj nie będziemy się zanurzać podczas numeru. Jest polecenie, a już start, minus X, minus D, bla 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 bla. To taki mantry, jak wrażenie czasami pracuję z konsoli, że po prostu w Hindu piszę. Który wam pozwoli pokazać dla każdego waszego urządzenia blokowego, plus nawet dla każdego waszego procesu, ile jest w tym momencie oczekujących żądań operacji I.O., jaki jest średni czas oczekiwania. Dostaniecie takie statystyki, average to size, await i tak zwany service time. Await to jest czas od wejścia z kolejki do powrotu waszego requestu i odpowiednia, tak wyczytałem wasze 5 bajtów. A servicing time to jest fizyczny czas tak zwanego seek po waszym dysku otwartym. Jak sobie zrobicie prostą matematykę, to ten czas awaiting time minus servicing time to jest czas, w którym wasz wątek nie robi nic. No dzisiaj. Jak sobie z tym poradzić wczoraj? Pozbyć się przynajmniej częściowo tego problemu. Non-blocking IO. Pojawił się ktoś? Coś? Zajebiste. Jak działa non-blocking IO? Non-blocking IO działa w bardzo prosty sposób. Wysyła to na kolejkę i zwraca sterowanie do procesu. A proces musi co chwilę sprawdzać. Hej, przyszła odpowiedź? Przyszła odpowiedź? Dlatego macie w Java UI coś takiego jak selektor, którego za chwilę odpowiadacie, czy macie już jakieś odpowiedzi z kolei. Ona ta aplikacja w międzyczasie może robić coś innego. Niekoniecznie sprawdzać, czy coś zostało sprocesowane. Co jest ciekawe, jak to w Linuxie, non-blocking IO zostało zaimplementowane w 4 smakach. Po co jedno API, jak możemy mieć 4? Jest stare API POSIXowe, zgodne z specyfikacją z POSIXa, co oznacza, że jest przenośne przez wszystkie, pomiędzy wszystkimi systemami, które zbierają POSIXa. Jest natywny EPOL Linuxowy, jest KQ, który jest oparty na BSD, jest DevPol, który nie miałem żadnego pojęcia, co robi. Który z nich jest najszybszy? A no ten natywny Linuxowy. EPOL jest najszybszy. Oni tam jakieś tam używają, jakieś nagrawędzie, pobrania, nie. Czytałem ten dokument, przestałem. Nie, dobra, ja to odpuszczę. Odpuszczę wam, pogadamy później. Słuchajcie, to jest kawałek kodu w Javie. JDK, przepraszam, to jest C++? Czy... Nie, to jest już stara dobra Java. Ale to jest kawałek kodu, w jaki sposób Java wykrywa, której wersji non-IO, non-blocking IO ma użyć. Ponieważ non-blocking, tak zwany EPOL, wszedł w Javie 2, boże, w Linuxie 2, 5, coś tam, więc wcześniej tego nie było. I co Java robi? Paszport Java. Ten, który macie w Artejarze, robi tak. Wyciąga property OS version i sprawdza, czy pierwsza cyferka jest dwójka, a druga nie jest większa od wszystkich. No, program mi się zaraka. Nie, to Stanowski kod chyba jeszcze. Tak jak w przypadku naszego unsafe'a, pisanie czystych non-blocking IO to jest rzeźba i orka, potworna. Jakbyście nie mieli w życiu problemów, to jeszcze co, nie? Więc ja osobiście szczerze polecam Netiego. Jeśli ktokolwiek będzie się bawił w pisanie własnego staku HTTP, pisze jakieś proprietary protokoły, albo chce zaimplementować ultra szybkiego FTP z powodu jakiegoś, bo miał gorszy dzień, i chce to zrobić na non-blocking IO, to jest fajna biblioteczka Netio, która to wszystko zawija w kolejną warstwę abstrakcji. Już nie myślimy o tym, że tam jest kolejka. To jest bardzo fajnie zrobione, korzystając z command pattern. Więc no, ja dałem radę, także my na pewno. Kurde, jak stoimy z czasem? Zatem wszystko przyjdzie. Mogę mówić. Dobra, słuchajcie, to nie jest koniec problemu z IO. Słuchaj, ja git jest, ja na 45 minut na git potrzebuję, tam odpływam. To nie jest koniec problemu z IO. Oprócz tego jest coś takiego, że jak wy wyciągacie coś z karty sieciowej i chcecie to przegrać na dysk,
Tak to wygląda. Kernel wyciąga to z karty sieciowej, potem kopiuje to do tak zwanego User Space'a. User Space'a jest to kopiowane do drugiego bufora, następnie z tego bufora kopiowane na bufor systemu, systemu i dopiero sterowane. Tak? Tam są, z tego co pamiętam, 3 albo 4 dodatkowe operacje kopiowania pomiędzy kartą sieciową a waszym storage'em. Oczywiście Linux rozwiązał ten problem i ten problem nazywa się Zero Copy Buffer. Tak to wygląda normalnie. Czytamy z dysku w kernel space'ie, potem z tego kernel space'a musimy przejść do aplikacji, z aplikacji do socket buffera, a potem dopiero do karty. Jest coś takiego jak direct memory, które pozwala wam zrobić taką operację. Słuchaj, ja nie będę robił nic z tymi bajtami, bo po prostu chcę to z dysku, co mam na dysku, czyli stronę HTTP wysłać po sieci, więc ja nie będę z tym zrobił, po prostu skopię sobie to między buforami. Tak, jedna operacja, jedno wywołanie mniej. Wystarczająco jedno mniej, żeby to przyspieszyło. No ale kurde, system operacyjny jest na czarnie. Nie wiem, to któryś poziom incepcji. Co to miało być? Kurde, soki. To chłopaki mi wrzucili te slajdy. Kazali mi nie mówić o tym. Dobra. W Java jest coś takiego, co się nazywa file channel. I file channel jest metoda transfer to. Jeżeli chcecie naprawdę bardzo szybko wysłać wasz plik z dysku do soketu, to użyjcie file channel. Oszczędzicie systemowi kopiowania do waszej aplikacji. I waszej aplikacji czego oszczędzicie? Garbage kolektora, który będzie musiał zalokować bufor na wasze dane. No to są plusy, a jakie minusy? Czekaj, to jest minus, tam nie ma minusów. Jest minus. Minus jest bardzo prosty. On jest bardzo zawężony, ponieważ zobacz, co się tutaj dzieje. Ten bufor są w kernel space'ie, co oznacza, że ty tam do tego nie masz dostępu. Ty mówisz, skopiuj z tego adresu do tego. Czyli jeżeli miałbyś taką sytuację, że chciałbyś te bajty tutaj jeszcze transformować, z nimi porobić, poukładać, zamienić XML na JSON-a, JSON-a na YAML-a, to co nasze aplikacje robią, nie? To jest komercyjny format. Krystypanie. 40 lat wręcz. To nie możesz. To jest tylko działa wtedy, kiedy chcesz rzeczywiście, na przykład, nie wiem, masz serwer proxy HTTP i chcesz po prostu przeproxować ich request. Więc bardzo zawężone zastosowanie. Tak, Vector.io, tak, ale zapisali, opisem, że już nie będę mówił. Traders, są jeszcze, uwaga, to nie jest takie. Ja zawsze mam depresyjne prezentacje, nigdy nie jest super. Kiedy blokować? Kiedy użyć tego starego, dobrego Java IO file? Wtedy, kiedy macie transfer dużych plików. Bo w tym momencie nie opłaca wam się co chwilę sprawdzać, ej, wysłałeś. Nie, trzeba po prostu wysłać ten bufor i poczekać, aż system operacyjny robi swoją robotę. Ale jeżeli macie, tak jak teraz, aplikacje mobilne, na nieszczęście, macie tysiące użytkowników, każdy z tych, wiecie co jest frekwencja aplikacji mobilnych? Każdy z tych użytkowników końcowych ma kurna inny transfer. Jeden ma szybki internet, a drugi ma wolniejszy. I w tej sytuacji, kiedy macie dużo użytkowników końcowych, wysyłacie małe pakiety danych, nie blokujące API, sprawdza się naprawdę super. Dlaczego? To jest chyba jedna z takich rzeczy filozoficznych, bo ja jeszcze nie kończę, dopiero się rozkręcam, którą powinniście sobie zapamiętać. Jedyne, co nasze komputery dobrze robią po tylu latach badań, to jest sekwencyjnie czytają dane. Zarówno procesor i dysk. Jeżeli zrobicie tak, że wasz system będzie się sprowadzał do sekwencyjnego czytania danych, to on zawsze będzie szybki. Więc pozbawiłem was nadziei, nie? Dobra, słuchajcie, trzeci przyjechał. A czwarty jest najfajniejszy ulubiony. I grom potężnym pazurem swym nieboską na strzępy rozda, trzeci jest, gdzie się wyłonił, a imię jego... No... Synchronize! To jest społecz straszny. Piszecie taki kod, używacie słowa synchronize? Boli. Straszne jest. Dlaczego synchronize jest straszne? Z powodu takiego, że wasz komputer udaje, że jest multitasking. Ok? Komputer udaje. To nie jest tak, że on robi wiele rzeczy na raz. On po prostu robi tak, że tak szybko, że on się wydaje, że robi wiele rzeczy na raz. Tak? Tak jak kobieta sprzątając, wybierając swój telefon, żywiając dziecko jednocześnie. Nie? To jest multitasking. To wygląda tak, że po prostu co jakiś
trzeba system operacyjny, mówi, dobra, spadaj, następny w kolejce do roboty, nie? I co jakiś czas mówi, o, ty już się narobiłeś, zrobiłeś te swoje obliczenia, idź, idź, następny, chodź tutaj. Policzysz sobie. Dobra, następny. I to, co ja opisałem w najśmielszy sposób, profesjonalnie nazywa się kontekst switching. Tak? Czyli to jest operacja, kiedy wasz proces dostaje kawałek czasu procesora, żeby wykonał swoje głupoty, poprzerzucał te rzeczy ze stosu następnym i tak dalej. Wykonał innej burzy jeszcze jakieś obliczenia. I to kosztuje. Mega kosztuje. Jak zagłębicie się w architekturę, szczególnie Intela i Messengera, to jest potworny koszt. To jest potworna ilość specjalnych operacji naokoło, ponieważ procesor w momencie, kiedy zaczyna się kontekst switch, musi posprzątać wszystkie rejestry i odłożyć je na boczek, ściągnąć ten stan programu w tym momencie tego poprzedniego, który skończył, przesunąć instruction pointer w odpowiednie miejsce i dopiero wtedy może robić. I zrobi tak dwie, trzy instrukcje i potem znowu przesuwa z rejestru do pamięci, przesuwa instruction pointer i znowu dwie, trzy instrukcje. Więc to jest bardzo kosztowne. Jak dowiedzieć się, że wasza aplikacja za dużo lokuje? Oprócz tego, że możecie sobie poglądać na JSTACu, to wchodzi w czas skład OpenJPK i Oracle'owego, na innych JPK typu IMEOSKI nie ma takich zabawek. Lub możecie sobie odpalić PitStata, który wam będzie pokazywał, jak często proces, a co ciekawe w przypadku Java na Linuxie, jak często wątek dostaje czas. Jak często jest za często? Organoleptycznie. Stosunkowo, w porównaniu stosunkowo do innych. To jest kwestia wersji Linuxa, ilości korów twojego procesora. Pomiędzy Linuxami te wersje, te schedulery się zmieniały. Jest ciężko powiedzieć, tak musisz popatrzeć, czy któryś procesor bardzo się nie wybija. To jest dużo organoleptyki w tym. No i jest coś takiego jak voluntary i non-voluntary context switch. To jest wtedy, kiedy voluntary context switch, to jest wtedy, kiedy aplikacja mówi, wiesz co, ja nie mam teraz co robić, to możesz mnie usunąć z procesora. Na przykład czekam na IO. Zobaczcie, nie? Zawsze jak jest operacja IO, non-blocking, to wtedy procesor mówi, ty i tak będziesz czekał, bo ten dysk to jest 7000 obrotów, to co poczekasz, to ja wpuszczę inny proces w międzyczasie. No i druga to jest non-voluntary context switcher, to jest wtedy, kiedy ej, kurde, skończył się twój czas. Dostałeś slot, ileś tam nanosekund, skończył się następny drogą. I trzeba popatrzeć szczególnie na ten na voluntary context switcher. Czekanie to jest marno teraz, to ja nie będę czekać, że tego nie chodzę do sklepu. Jak sobie z tym poradzić? Jest cała rodzina algorytmów. Tu możemy godzinę się opowiadać algorytmach nieblokujących. I poziomach algorytmów nieblokujących. O wait freedom, lock freedom, abstraction. No co to było? Optimistic contact currency, czyli abstraction freedom. Słuchajcie, ktoś to już zaimplementował. Jest sporo bibliotek, które implementują bezpieczne threadsy, wasze listy, hashsety, hashmapy, ale nie korzystają w stosunkach synchronized, ani razu. Jest JC Tools od Nitsana, jest oczywiście JavaOutil Concurrent, gdzie większość algorytmów ma tak zwane lock freedom. Wait freedom to jest taki święty gran informatyki, o której jeszcze struktury danych się dało na wait freedom przepisać, ale kiedyś tam będziemy. Oczywiście w Javie, żeby jeszcze było fajniej, macie JavaOutil Concurrent Atomic, czyli operacja atomowa. Korzystał ktoś? Brutalne. Fajnie, nie? Co pozwala wam zaimplementować metody transakcyjne, zaimplementować takie rozwiązania jak copy on write czy persistent data structures. Cały tak. Ja teraz się spieszę, bo git za chwilę będzie. Słuchajcie. Dobra. Atomowe operacje, to jest bardzo ważne, są szybkie, ale nie tak bardzo szybkie. Jeszcze procesory nie są tak optymalne przy operacjach atomowych, jakbyśmy chcieli, chociaż Intel Codename Haswell ponoć poprawił mając już laptopy z tym nowym procesorem, gdzie z tego co słyszałem, dobrze kojarzę, operacje atomowe będą jeszcze szybsze. Mój ukochany temat. Słuchajcie, teraz wypieki mi wyskoczono, proszę. I wody z oceanu wystąpił, a z nich besty żar łączny, człowiekowi nieprzychylny, czwarty jeździ się ze złą, wyłonił JIT. Just in time compilation. Maszyna wirtualna Java jest kategorią maszyn wirtualnych, nie jest jedyną maszyną wirtualną. Lisp ma swoją, Erlang ma, kurczę, ma super maszynę wirtualną.
.NET, żeby nie obrazić też na maszynę wirtualną. Nie znam, nie zaglądałem, nie wiem, nie wypowiadam się. Zazdroszczę developerom trochę maszyny wirtualnej. Java jest tak zwanym adaptive runtime. O co chodzi? Chodzi o to, że Java ogląda swoje metody, JVM. Patrzy, jak często są wykonywane, w jakich sytuacjach są wykonywane, jeżeli na przykład ta zmiana jest null, to ta metoda jest wywoływana, a może ta zmiana jest określonego typu i ta metoda jest wywoływana. I na podstawie tych informacji, potwornej ilości statystyk, wasz kod, wasz bytecode jest konwertowany do assemblera. Java, dlaczego adaptive? Dlatego, że Java w pewnym momencie może stwierdzić, nie wywołujesz już tej metody. Albo, zmieniły się parametry wejściowe, przyjmuję teraz inny typ na wejściu, to ja cię skompiluję jeszcze raz. Wygeneruję assemblera jeszcze raz wróci. Co jest ważne? Ważne jest to, że dostajecie super szybki język, który jest super szybki, oprócz dwóch przypadków. Startu, ok, ponieważ on jeszcze nie ma statystyk, nie wie jak zoptymalizować. Java ma to do siebie, że w porównaniu na przykład z Erlangiem, ma tak zwany slower peak performance. O co chodzi? Chodzi o to, że jak nagle dostajecie takiego strzała od klientów, nie puściliście promocję. Co tam może być taniego? Nieważne, dobra, to już mi głupio, bo jeszcze po chwili przychodzę. Bo pracowałem w pewnej branży dla mężczyzn, dlatego mam takie głupie skojarzenie. Serio, robiłem kod. Nie. W momencie, kiedy dostajecie ruch od klientów, w ciągu kilku sekund, nagle z 10 tysięcy dostajecie 100 tysięcy requestów, to nie jest tak, że Java się natychmiast przekompiluje. Nie, on poczeka. A, 5 sekund minęło, a to o, 5 minął. Bardzo jest często tak, że Java po prostu nie zdąży skompilować, kiedy ten pik spadnie. Często jest też tak, że Java podejmuje złe decyzje, bo wszystko to bazuje na heurystykach, więc może podjąć złą decyzję i zaczyna rekompilować ten kod w kółko, żeby znaleźć optymalną wersję. A klienci już dawno poszli, bo zobaczyli 404. Albo 500, albo timeout. Jak to działa? Fajna zabawka. Excelsior Jet to jest maszyna wirtualna napisana przez Rosjan. Oni oprócz tego, że najadą nas czołgami, to nam napiszą dobrego gita. To jest rosyjska firma, która pisze kompilator Java do kodu natywnego od razu. Czyli on działa wcześniej, tak? Tak, przed tym, bo kompiluje swoje klasy Java bezpośrednio do z wszystkim z zabawkami. Z tego co wiem, ostatnia wersja nie jest kompatybilna z Java 7, pracuje nad 8. Oczywiście darmowa do testów, do wykorzystań komercyjnych trzeba zapłacić. Ceny nie ma, więc podejrzewam, że jest sporo. One z banki lubią ten zabawkę. Zdziwię się. Jak to działa? W momencie, kiedy masz ten kod, wasz słynny main z Hello World jest wykonywany, za pierwszym razem jest wykonywany tak jak stary dobry interpreter, jak Python, Perl, po prostu instrukcja po instrukcji. Tworzymy te ramki, odkładamy na stosie, i cała ta zabawa. Ale Java już zaczyna oglądać wasze metody. Ogląda i mówi, kurde, tak się nadaje, wywołałeś ją ileś tam tysięcy razy, super, skompiluję. Po pewnym czasie, gdy zbierze jeszcze więcej statystyk, na przykład jak często rzucasz exceptiony. Exceptiony to zło dla JITA. JIT nie lubi exceptiony, strasznie. Z punktu widzenia JITA exceptiony powinien zniknąć z waszego kodu. Mówi, o kurde, ty, ja już wiem więcej, wiem jakie są parametry wejściowe. W 90% przypadków ten pierwszy parametr jest nulem, to tu odpala się tak zwany kompilator C2, który robi już super optymalizację, generując bezpośrednio kod assemblera. To jest prawda dla Java 8, ponieważ Java 8 działa w ten sposób właśnie. Najpierw interpreter, potem C1, potem C2, kompilator. Wcześniej w starych wersjach Java było tak, że odpalaliście Java SB z takim parametrem minus client, minus server. Ja? Minus client to był C1, minus server to było C2. Różnica jest taka, że ten kierunek szybko kompiluje, ale kod wynikowy nie jest optymalny, a ten, to musi się nakombinować, żeby tego serwera wygenerować, ale kod już jest super optymalny. Ale to jest... się myli. Oczywiście, że się myli. To jest tylko maszyna napisana przez ludzi. Gdyby się ludzie nie mylili, to nasze komputery by się nie myliły. Co jeszcze Java ma, co ma OpenJDK, to jest OnStack Replacement. Java może powiedzieć w połowie wykonania metody, kurde, mogę to zrobić szybciej.
Oczywiście to się dzieje tylko w sytuacji, kiedy wychodzicie z pętli. Tu się odbywa on z taki placement. Czyli nie martwcie się, że macie duże pętle w kocie. Takie tam iterujemy miliony elementów. Działa sobie z tym poradzi, bo po prostu po którymś razie stwierdzi, optymalizujemy. Java kompiluje całe metody. Nie ma tak, że możecie mieć pół metody skompilowane do kodu natywnego, pół metody interpreterem. Nie. Cała metoda jest kompilowana do kodu natywnego. I jest coś takiego właśnie jak on-stack replacement. Co się jeszcze dzieje i tu się zaczyna zaklęte kółko Java, jest deoptymalizacja. Java może stwierdzić, nie podoba mi się ta metoda. Wracamy do interpretera i zaczynamy na nowo mierzyć statystyki, bo może się zachowanie użytkowników w systemie zmieniło. Czyli Java tak naprawdę to jest tylko prawda, jeśli chodzi o biblioteka. Chociaż nie, IBM chyba też to samo robi. Potrafi zdeoptymalizować i zacząć wasz kod wykonywać wolniej, żeby zebrać statystyki. Kiedy to robi, to jest rozmowa kopii. Rzucę hasło, pan komentarz. Powoli dochodzimy do końca. I na innym. Lista optymalizacji, nie zobaczyłem, że miałem kabel. Lista optymalizacji w Javie jest długa, 130 kilka stosowanych przez maszyny wirtualne. Ale jest jedna optymalizacja, która jest prapoczątkiem optymalizacji, jest pramatką. Jest to moment, kiedy Bóg zszedł na ziemię i powiedział, niech stanie się światłość. Inlining. Wiecie, jak działa inlining? Teraz wam pokażę. Więc to jest optymalizacja, która daje najwyższy zysk i jednocześnie jest początkiem innej optymalizacji. Ponieważ kod zinlinowany, łatwiej potem zanalizować, wyciągnąć wnioski, żeby dokonać innej optymalizacji. Jak to wygląda? Parametr. C1. C1 optymalizuje metody, które są nie większe niż 35 bajtów. 35 bajt kodów. C2 za to optymalizuje metody, które mają maksymalnie 325. I teraz uwaga dla programistów Enterprise Java. Krótkie metody są przyjazne do cheata. Krótka metoda, cheat zadowolony, ja uśmiechnięty. Najlepiej, żeby te metody jeszcze nie wrzucały exceptionem. Bez exceptionów króciutkie. Słuchajcie, to nie jest 325 linii kodu, to jest 325 bajt kodów. To jest jakieś 10-12 linii kodu źródłowego. Jak nie macie za bardzo takiego spaghetti, że kropka, 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 kropka. Macie takie programowanie przez kropkowanie, nie? I potem macie takie połączki, nie? Jak wygląda inline? Wyobraźmy sobie taką klasę Java, która ma metodę meltdown, tak? Czyli podwaja. Fajnie było mieć na koncie za tym. Przy przelewie. Wstrzyknięty taki kawałek kodu. I nagle mamy drugą metodę, która woła make double od Y. To, co zrobi inline, to zrobi wam to. Ok? Zamieni to. Fizycznie przeklei ten kod tutaj. Oszczędzi na wywołanie metody. Metody wywołane i metody względu na język, nawet z zakresu plusa są to. Zakres plusa ma inline. I to jest początek wszystkiego. Co jest bardzo ważne, i teraz uwaga, zwolennicy fanboy programowania obiektowego, ja też jestem, i to mnie zawolało, ja to rozumiałem, to inline świetnie się wykonuje dla metod prywatnych, statycznych typów ifan. Dlaczego? No bo dlatego, że Java zawsze wie, że ta metoda to jest ta metoda. Że tu się nagle nie pojawi jakiś po 10, 24 poziomy extends w górę, jakiś nie wiadomo, któryś tam obiekt, wiecie jaki ma na nazwę tam, jak to było ostatnio, ktoś mi mówił? Factor jest singleton strategy, coś tam było. I tam jeszcze taka hierarchia dziedziczenia, tak jakiś widziałem kod, który miał 40 poziomów dziedziczenia w dół. To się nie tylko źle czyta, to się też bardzo źle optymalizuje. I trudna część inliningu to jest polimorfizm, to wasze dziedziczenie. Nie, extends, no bo przecież jest cool, po szkole uczymy. O co chodzi? Chodzi o to, że Java nie wie, który kawałek kodu, z której metody, klasy, którą żeście zaimplementowali, zinlinować. Co Java robi? Radzi sobie z inliningiem do pewnego poziomu. Po pierwsze robi analizę klasy.
jak ładuję klasę i nagle ładujecie klasę B, która dziedziczy po klasie A, a kod klasy A został już zminimalizowany, mówi deoptymalizacja, bo mamy ryzyko, że przyjdzie jakiś badziewny kodzik. To jest jedna rzecz, którą robi. Drugą rzecz, którą robi, to jest tak zwany type profile. Sztucznie w waszym kodzie robi instance over. Jeżeli ten obiekt jest z instancji, to jest ten kawałek zinajdowany, a jeżeli ten obiekt jest z instancji, to ten kawałek zinajdowany. I tak radzi sobie Java spokojnie z tak zwanymi monomorfami, czyli jak nikt nie po nikim nie liczy, bimorfami, jak ktoś nie liczy po kimś, ale z tak zwanymi megamorfami, to jest formalne nazewnictwo, megamorfy, takie w kodzie. Przyznajcie się, rekord poziomu dziedziczenia, chłopaki, dziewczęta. Miał ktoś 20 poziomów dziedziczenia w dół? Ale to status quo. Tylko biblioteka standardowa. To biblioteka standardowa. To wymaga deoptymalizacji. I oczywiście was kosztuje. To jest kawałek kodu, który podejmuje, tak żeby się nie wam nie nudziło, tutaj w C++ Java podejmuje decyzję. Uwaga, kodowanie chłopaków z C++. Słuchajcie, jak ta metoda zwraca nul, to znaczy inline. A jak ta metoda zwraca tekst, to jest to tekst błędu, kod błędu. Widzicie tutaj? Ale zwraca nul, to znaczy, że wszystko się udało, możemy inlineować. Co jest bardzo ważne, Java potrafi skeszować wasze inlineowanie, no bo wywołujecie ten obiekt, daną metodę w wielu miejscach. Skoro już raz ją byście zinlineowali w jednym miejscu, to pewnie tak samo ją zinlineujecie w innym miejscu. Jest też oczywiście ograniczenie, jak bardzo głęboko możecie inlineować. Jest ten magiczny parametr max inline depth, który możecie sterować. Oczywiście Java też potrafi inlineować metody rekursywne, też do iluś tam wywołań, bez przesady. Bo byłoby tak, że nagle ten kod assemblera byłby większy niż wasz bytecode. Więc te ograniczenia z tego wynikają. Matko, ale przeciągnąłem. Dobra, to już trzy ostatnie slajdy. Oprócz inliningu jest remove redundant loads, loop unrolling. Kto zna loop unrolling? Jak macie pętlę w Java i ta pętla, wiecie co on robi? Zamienia i powtarza ten kawałek. Jeśli pętla jest statyczna, to znaczy, że ten wasze i magiczne jest zmienną stałą, nie większą niż tam chyba 10 tysięcy czy coś koło tego, to Java zamiast wykonać tą pętlę po prostu powtórzy ten kawałek te 10 tysięcy razy. Po co skakać, nie? Pamiętacie co powiedziałem, wykonywanie sekwencyjne jest szybkie, skakanie procesora jest słabe. Global Value Modeling, bardzo fajna optymalizacja, intrinsic. Jak włacie math.max albo math.min, Java za każdym razem generuje assembler. Są metody w Javie, w waszym JDK, które są bezpośrednio konwertowane, bez kombinacji, bezpośrednio konwertowane na kod assemblerowy. Bo wiadomo, że na przykład max jest instrukcją procesora, po co go jeszcze optymalizować. I coś, co jest bardzo ważne, pojawiło się w Javie 7, Escape Analysis. To o ile tamten inline jest matką, to Escape Analysis jest ojcem wszystkie optymalizacji. Co robi Escape Analysis? Sprawdza, czy wasz obiekt nie ucieka z waszego wątku. Bo jak wasz obiekt nie ucieka z waszego wątku, to można porobić się trochę matką. Synchronizacja. Ponieważ, to jest przedostatni slajd, jeżeli wasz obiekt nie ucieka z wątku, tak, czyli nie jest przekazywany przez jakieś magiczne pola statyczne, spółdzielone i tak dalej do innych wątków, to Java może wykonać jedną z tych kilku optymalizacji. Localization, local sending, adaptive locking i bias locking. Piwo, ja już będę przedłużał. Co jest ciekawe, localization powoduje, że Java może stwierdzić, ten obiekt, na którym robisz synchronize, nie ucieka z wątku, to po cholerę ci jest synchronizacja. Usuwamy. Więc Java może podjąć decyzję usunąć blok synchronize. Local sending może stwierdzić, ty zalokowałeś, odlokowałeś i znowu lokujesz. To ja to zrobię jednym dużym blokiem i zamienię dwa lokowania na jeden duży. Dobra, miał być koniec. No jeszcze trochę zajmę. Dobra. Czy ja muszę o tym mówić? No nie wiem, Java jest coś takiego jak grube i chude loki. I Java używa mutexa. I ten mutex jest user space locking, który wymaga arbitrażu od kernela, bla bla bla. Dziękuję wam wszystkim.